Dzień dobry. Kochani, dzisiaj mamy bardzo ważny temat, bardzo ważny film. Do nakręcenia tego filmu zainspirowała mnie jedna z moich subskrybentek, która zresztą obserwuje mnie na Instagramie. Zachęcam Was do tego, żebyście też to robili, dlatego że na Instagramie dużo się dzieje. Na przykład pytam Was właśnie o to, o czym chcielibyście, żebym nagrała odcinek, czy macie jakieś pytania, czy mogłabym na jakieś pytania odpowiedzieć, w jaki sposób mogłabym Wam pomóc, korzystając ze swojej wiedzy i ze swojego doświadczenia. Także jeżeli chcecie być na bieżąco, to zachęcam Was do tego, żebyście obserwowali mnie na Instagramie. Macie tutaj w opisie filmu na dole link do tego, w jaki sposób to robić. Więc zgłosiła się do mnie młoda dziewczyna 18-letnia. Pozdrawiam Cię, Aga, serdecznie. Z pytaniami związanymi z seksualnością i religią, czyli na co religia wyraża zgodę, a na co zgody nie wyraża. Ja jej odpisałam, że ja się religią nie zajmuję i nie jestem specjalistą od religii, więc nie mogę się wypowiadać na temat tego, co religia pozwala, na co religia pozwala w sferze seksualności, a na co nie pozwala. A wiecie dobrze wszyscy, że na większość rzeczy, które chcielibyśmy robić, nie pozwala. Bez uzasadnienia, dlaczego tak się dzieje. I do tego też się odniosę dalej w tym filmie. Ja Wam zresztą tą wiadomość przeczytam, żebyście wiedzieli, jakiego rodzaju to są pytania. Ale to, co mnie tutaj bardzo poruszyło, to sytuacja ludzi, i młodszych ludzi, którzy dopiero wchodzą w swoje życie seksualne, i sytuacja ludzi starszych, którzy no już w tej seksualności mają większe doświadczenie. I to, że wielu z nas przeżywa taki dysonans poznawczy, tak zwany, związany z tym, że coś byśmy chcieli robić, a religia na to się nie zgadza. I mamy w środku konflikt, nie wiemy, jak mamy z tego wybrnąć. Więc na tym filmie chciałabym się przede wszystkim odnieść do tego, jaka jest różnica pomiędzy religią a Bogiem, i chciałabym Was bardzo zachęcić do tego, żebyście szukali, żebyście pytali sami siebie, żebyście szukali odpowiedzi w swoim własnym sercu i w tak zwanym zdrowym rozsądku, a nie ślepo wierzyli w to, co Wam się mówi. To będzie taki dość trudny odcinek z tego powodu, że trzeba się będzie w ogóle do tej religii odnieść, więc postaram się Wam trochę pomóc się usamodzielnić w myśleniu o religii i w myśleniu w ogóle o tym, czym jest Bóg, czym jest religia, czym to się różni i jak pomóc sobie przez to wszystko przebrnąć. Także będzie na pewno ciekawie, mam nadzieję, że tutaj nikogo nie urażę i będziecie mogli z tego odcinka tylko i wyłącznie zyskać. Dla tych z Was, którzy są tutaj po raz pierwszy i jeszcze mnie nie znają, nazywam się Izabela Jung, jestem psychologiem i seksuologiem. Studiowałam zresztą psychologię na katolickiej uczelni i ogólnie ten świat religijny i w ogóle religii katolickiej jest mi bardzo bliski. Zresztą nie tylko religii katolickiej, ale w ogóle religii. Zajmuję się również rozwojem duchowym, łączę te wszystkie obszary, więc właściwie można by powiedzieć, że jest to idealne miejsce i idealny odcinek do tego, żeby to wszystko połączyć. Także zapraszam Was serdecznie. Słuchajcie, może ja zacznę od tego, że przeczytam Wam w ogóle tą wiadomość, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Różne osoby do mnie w różnych sprawach piszą. Ja staram się na te wiadomości odpowiadać, ale w momencie, kiedy chcecie, żeby w jakiś sposób przeanalizować wasz przypadek, no to nie ukrywam, że na to czasu nie mam. I jeżeli jesteście zainteresowani tym, żeby nad tym popracować, to po prostu Was zapraszam do siebie na sesję i wtedy będziemy mogli się nad wszystkim pochylić i przez wszystko sobie dokładnie przejść tak, jak należy. Ale nie robię tego w wiadomościach. Natomiast jeżeli jest tak, że macie jakieś pytania z tych obszarów, psychologia, seksualność, duchowość, bądź też miks tych obszarów i chcielibyście, żebym nagrała film na ten temat, to piszcie do mnie. Wrzucę Wam tutaj w opisie adres swój mailowy, najchętniej właśnie na maila, żebyście pisali, powiedzmy, z tytułem pytania na YouTube'a na przykład, i wtedy będę się starała nagrać jakiś odcinek na ten temat. Jeżeli chodzi o wiadomość od Agnieszki, wiadomość brzmi tak. Pytań jest parę, więc je wypunktuję.
1. Co religia mówi na temat pettingu, podczas gdy para nie jest w związku małżeńskim? To grzech? 2. Co religia mówi na temat seksu analnego? Czy to również grzech? 3. Co religia, a co religia na zabawki erotyczne? Czy wszystkie to są dozwolone? Czy wszystkie są dozwolone? Ja bym bardziej zapytała, czy wszystkie są zabronione, bo nie słyszałam o tym, żeby religia promowała zabawki seksualne. Czy zabawki dla dorosłych. 4. I ostatnie pytanie. Czy wszystkie pozycje seksualne są dozwolone przez religię? Pytam się, bo żyjemy w świecie, w którym ten temat jest tematem tabu. Katechetki i księża ostro się trzymają kodeksu Kościoła katolickiego, gdzie niektóre rzeczy, mam wrażenie, urwały się z choinki albo nawet nie ma konkretów, tylko same ogólniki. Z góry dziękuję za odpowiedź na moje pytania. Życzę miłego dnia. A, zapomniałam, mam jeszcze 6. pytanie. Co religia mówi o lubrykantach? Kochani, tak jak powiedziałam, ja nie jestem specjalistą od religii. Śmiem twierdzić, że religii pewnie by się to wszystko nie podobało, tak naprawdę. Natomiast ja Wam powiem, słuchajcie, zaczniemy sobie od tego, że ja też byłam kiedyś młodą dziewczyną i też miałam różnego typu pytania i też się zastanawiałam, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech. My utożsamiamy w ogóle Boga z religią i to jest główny problem. I ten odcinek będzie służył przede wszystkim temu, żeby Wam pokazać, że Bóg to nie jest religia, a religia to nie jest Bóg. I będę to powtarzać kilka razy, bardzo wyraźnie, żeby to jakby do wszystkich dotarło. Słuchajcie, żeby sprawę uczynić prostszą, religia to jest pewien system wierzeń, który rytuałów, do których należą też, no nie wiem, msza, modlitwy, sakramenty, tak? To jest cały ten system wierzeń i różnych rytuałów i czynności, który reguluje relacje pomiędzy Bogiem, boskością, a jednostką, czy też społeczeństwem. To jest religia. A Bóg to jest coś kompletnie, słuchajcie, innego. Więc jak ja słyszę pytania, czy religia pozwala na to, czy na tamto, czy na wszystkie pozycje, stosowanie lubrykantów, seks analny, petting przed ślubem, czy religia pozwala na to? Myślę, że nie pozwala na to. Albo jeden ksiądz Wam powie to, a inny Wam powie coś innego. Religia jako taka, ja nawet tego, słuchajcie, nie wiem, na co na tym etapie pozwala religia, a na co nie. Na co religia, co religia akceptuje. Nie wiem w tym momencie, bo jeszcze całkiem niedawno w ogóle nie było czegoś takiego jak rozwody kościelne. No teraz niby to też się nie nazywa rozwodem kościelnym, tylko anulowaniem małżeństwa. Ale słuchajcie, jak ludzie, którzy są ze sobą 20 lat w związku małżeńskim, mają dzieci z tego związku małżeńskiego, później idą i anulują to małżeństwo, czyli czynią to małżeństwo nieważne. Co to znaczy nieważne? 20 lat życia było nieważne, bo oni byli niedojrzali. To są po prostu jakieś takie desperackie ruchy, które są wykonywane przez Kościół po to, żeby utrzymać wiernych. To nawet nie jest adaptacja do zmieniających się czasów, tylko to są jakieś desperackie ruchy, jakie oni wykonują. Więc jak mnie pytacie o to, czy pytasz mnie o to ty, Aga, która do mnie napisałaś, to nie, to myślę, że religia na to nie pozwala, ale religia to nie jest Bóg. Boga można widzieć w zupełnie inny sposób. Słuchajcie, ta religia pozwala na to, inna religia nie pozwala, pozwala na coś innego. W judaizmie, w islamie nie można na przykład jeść wieprzowiny. Religia katolicka na ten temat się nie wypowiada. Więc można jeść tą wieprzowinę, czy nie można jeść? To co mówi Bóg, prawda? Rozumiecie? No, jest cała masa różnic pomiędzy różnymi religiami. Hinduizm też mówi o czymś innym, tak? Tam jest, na przykład to nie jest religia monoteistyczna, tylko tam jest, to jest religia politeistyczna, czyli nie ma jednego Boga, tylko jest wielu Bogów, więc jakby tu mamy też taki dyskurs na ten temat, która religia w ogóle ma rację i czy w ogóle ktokolwiek ma rację. A ponad tym wszystkim jest to, czy ja w ogóle potrzebuję to wiedzieć? Czy ja w ogóle to potrzebuję wiedzieć? Czy ja potrzebuję to rozsądzić? Czy może jednak
będę wybierać to, co jakby mi pasuje z tego wszystkiego, ale pasuje mi nie na zasadzie, że to sobie wezmę, a tego sobie nie wezmę, ale będę po prostu to przepuszczać przez swoje własne serce. I jakby ja do tego tutaj też zmierzam w tym odcinku, żeby Wam trochę pomóc oddzielić Boga od religii. Jeżeli zdecydujecie, że chcecie pozostać w religii, to zostańcie. Ja absolutnie, absolutnie nie chcę nikogo przekonywać, żeby odchodził od religii, bo to by było branie na siebie jakiejś odpowiedzialności za coś. To jest Wasza decyzja. Ja tylko chcę Wam oddać Waszą wolną wolę, trochę Wam pomóc zwrócić własną wolną wolę i myślenie i nie patrzeć ślepo i nie słuchać ślepo czegoś, co ktoś mówi. Wszystko jedno, czy to jest ksiądz, czy to jest nauczyciel w szkole, czy to jest polityk, czy to jestem też ja. Mnie też nie słuchajcie ślepo. Idźcie i sobie wszystko sprawdźcie, ale miejcie oczy i uszy otwarte i miejcie otwarte serca, żeby przepuszczać to przez serce, przez to miejsce w Was, które ma największą łączność z Bogiem właśnie, Wasze serce. Dlatego, że to czakram serca to jest to miejsce, przez które się komunikujemy ze swoją duszą. My się nie komunikujemy de facto ze swoją duszą poprzez czakrę korony, tylko poprzez czakrę serca. To są wrota do duszy. Więc szukajcie odpowiedzi w swoim sercu, słuchajcie sercem i myślcie sercem. De facto serce no, też ma neurony. Zresztą nie będziemy się tutaj odnosić do biologii, bo nie o to tutaj chodzi. Nie o tym jest ten odcinek, on nie może być też o wszystkim. Więc jakby taka jest moja intencja, więc to chciałabym tym filmem przekazać. Żebyście jakby zrozumieli, co mnie zbudowało też jako człowieka, jako psychologa, jaka była moja ścieżka. I żebyście zrozumieli też moją motywację w ogóle do nagrania tego odcinka. Ja nie chcę absolutnie nikogo tutaj urazić, ani obrazić. Chociaż może tak oczywiście być, że się posypią jakieś wiecie, problematyczne komentarze, nazwijmy to, pod tym wideo. Ale na ten moment mojego życia ja jestem ogólnie przeciwna religii. Religia to jest pomysł na to, w jaki sposób możemy dojść do Boga. Tematy związane z religią i tym, co religia mówi, budzą bardzo dużo emocji, dlatego że one dotykają naszej bardzo ważnej potrzeby, jaką jest potrzeba połączenia z Bogiem. Większość z nas, myślę, że znaczna większość z nas myśli o sobie, że jednak no, jesteśmy istotą wieczną, jesteśmy duszą, albo przynajmniej myśli o sobie, że mamy duszę, czyli jest jakiś element naszej konstrukcji, naszego systemu, który jest wieczny. Więc nie chodzi tylko o to, co będziemy robili tutaj na Ziemi w trakcie naszego ziemskiego życia, ale ma to wpływ również na tak zwane życie wieczne, czyli na to, co się będzie działo później. Więc jeżeli zaczynamy w coś wierzyć, zaczynamy iść jakąś ścieżką, tym bardziej jeżeli jest to ścieżka pełna wyrzeczeń, a zazwyczaj jest to ścieżka pełna wyrzeczeń, bo religia się raczej kojarzy też z taką ścieżką, która jest pełna wyrzeczeń. Czy to są wyrzeczenia jakichś tak zwanych dóbr ziemskich, czy związane z seksualnością, czy narzuca na nas pewnego rodzaju obowiązki, które nam się nie zawsze podobają, nie wiem, obowiązek modlitwy, obowiązek uczestnictwa we mszy świętej, chodzenia do kościoła i tak dalej, oddawania czci, widzenia się w określony sposób, widzenia księży w określony sposób. No i te obowiązki nie wszystkie nam są gdzieś tam po drodze, no to wiążą się z tym różne wyrzeczenia. Więc w momencie, kiedy pojawia się osoba, która Wam mówi na przykład, że to wszystko jest bez sensu, że widzi sprawy inaczej, to nie jest dziwne, że ludzie się obrażają, buntują się i tak dalej. Bardzo trudno jest nam w sytuacji, kiedy ktoś myśli inaczej i mamy takie przekonanie, że musimy właśnie innych przekonać do naszych przekonań, bo w momencie, kiedy go nie przekonamy, to znaczy, że istnieje jakaś możliwość, że ja na przykład się mylę i to wszystko, co robię, to w ogóle jest, że tak powiem, o, wiecie, na nic. Więc ja absolutnie rozumiem to, że są osoby, dla których religia działa. I jakby podstawowym problemem, który ludzie mają, jest to, że nie podoba im się to, co się dzieje w kościele,
a z drugiej strony nie mają żadnej alternatywy na to, żeby dojść do Boga i być w relacji z boskością, z absolutem, w dobrej relacji z tym, co czeka nas w tym życiu wiecznym. To jest problem. To jest tak naprawdę największy problem, że my tak się przeklikujemy pomiędzy jednym a drugim. Nie mamy żadnej alternatywy. Z jednej strony nie podoba nam się wszystko to, co się dzieje w Kościele, a z drugiej strony no nie wiemy, co mamy z tym zrobić. W momencie, kiedy mamy takie wrażenie, że w momencie, kiedy odejdę od Kościoła, odejdę od religii, zostawię to wszystko, to będzie to oznaczało, że ja w ogóle porzucam Boga, że nie wiem, pójdę do piekła, że to jest jakiś straszny grzech. Jakby nie potrafimy się w tym wszystkim odnaleźć. Ponieważ się nie potrafimy w tym odnaleźć, to zostawiamy to. Zostawiamy to i właściwie to nasze życie duchowe, ta nasza duchowość gdzieś tam leży odłogiem. Mamy teraz takie bardzo wyjątkowe czasy, ja ciągle o tym mówię, że to są wyjątkowe czasy, kiedy bardzo wiele się transformuje w ogóle i na naszej planecie, i my sami transformujemy, jako że my tak naprawdę przecież jesteśmy tą planetą, no bo każdy jeden atom, który pochodzi z nas, należy do Ziemi. On z Ziemi pochodzi i on do Ziemi wróci, więc tak naprawdę my jesteśmy chodzącą, myślącą, czującą planetą, prawda? Częścią tej planety, więc zmieniamy się, rozwijamy się, coraz więcej osób jednak tą alternatywę w jakiś sposób znajduje. I ja bym chciała Wam tutaj w tym pomóc, ale zanim to zrobię, chciałam Wam pokazać swoją historię i pokazać Wam to, w jaki sposób ja sobie z różnymi tematami radziłam. Może Was to jakoś zainspiruje, może Wam to trochę da do myślenia, może Wam się to po prostu na coś przyda. Poza tym dodatkowo pokażę Wam też to, że ja nie jestem, wiecie, jakimś antychrystem, jeśli jestem przeciwko religii, czy nie idę tą ścieżką religijną. Właściwie w tej chwili wyszłam z każdej religii, nie jestem połączona z żadną religią. To nie znaczy, że jestem przeciwko Bogu, dlatego że temat w ogóle duchowości, bliskości z Bogiem i Boga jako takiego, czy w ogóle wiary w Boga, dla mnie był zawsze, przez całe moje życie, był super ważny i to się w ogóle nie zmieniło. Powiedziałabym wręcz, że to się jeszcze bardziej nasiliło. Tylko że na początku, jak byłam dzieckiem, to nie znałam właśnie innej alternatywy, tak? Realizowałam swoją potrzebę kontaktu z Bogiem poprzez religię. Ale nie musi to być realizowane w taki sposób. Więc ja jestem z rodziny, która była praktykująca, chodziliśmy normalnie do kościoła, tak jak większość ludzi. I powiedziałabym, że ja właściwie byłam bardzo zaangażowana w ogóle w ten swój kontakt z Bogiem. Dużo się modliłam, robiłam sobie na przykład jakieś takie wyzwania, że chyba, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywało, albo jakaś taka tajemnica, nie wiem, to nie była fatimska tajemnica, jakaś, że trzeba to było odmawiać w każdy piątek przez 9 miesięcy cały różaniec. Ja miałam wtedy chyba z 13 czy 14 lat i co piątek ja po prostu klękałam do tego różańca i ten różaniec odmawiałam. Bez względu na to, czy na przykład spałam u swojej przyjaciółki. Pozdrawiam Cię, Duszko, serdecznie. Doskonale, Ula, wiesz, że to o Ciebie chodzi. No bo właśnie, spałam u swojej przyjaciółki, która mieszkała niedaleko i ją ciągałam do tego, żebyśmy klękały i odmawiały ten różaniec. Więc w ogóle, no wiecie, jakbyście dzisiaj na to popatrzyli, to można by się popukać w głowę albo zastanowić, tak, co to jest za dziecko. Więc jakby ja byłam takim dzieckiem. Dla mnie to naprawdę było ważne. Ja sobie postanowiłam, że będę to robić i to robiłam. Później co było? Studiowałam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, więc miałam w ogóle psychologia była na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej, więc ja miałam bardzo dużo zajęć w ogóle z księżmi, zwłaszcza na pierwszym roku. I miałam różne, więc jakby ja znam to, dobrze to środowisko. I ci księża, z którymi miałam, nie wiem, logikę, miałam filozofię, historię filozofii, teorię poznania, filozofię bytu, czy psychologię religii, zajęcia z psychologii religii, warsztaty, ćwiczenia. Więc poznałam to środowisko i tych księży i słyszałam też, co ci księża mówią. Wiecie, oni sami byli na przykład proboszczami w jakichś tam swoich parafiach. No ale nam na zajęciach, na wykładach mówili czasami takie rzeczy, które stały w sprzeczności w ogóle z tym, co mówili na mszy. Więc już potem się
poznałam, że trochę co innego się mówi ludziom w kościele, nawet taki sam, ten sam ksiądz, co innego mówi ludziom w kościele, a co innego trochę mówi studentom na uczelni, z którymi może porozmawiać w inny sposób, więc jakby też mi to dało do myślenia, że naprawdę to jest fakt, że ludzi się traktuje jako taką trochę, wiecie, głupią masę, takie owieczki i w ogóle się z nimi nie rozmawia. Narzuca im się pewne dogmaty, bo taka jest nauka Kościoła i jakby ksiądz nie może zrobić inaczej, więc ale de facto niekoniecznie to tak wygląda. Na przykład pamiętam, jak on powiedział coś takiego, że no tam wiecie, było jakieś kazanie w niedzielę na temat przejścia przez Morze Czerwone i no ale przecież ludzie w ogóle tego nie rozumieją, że to wszystko to jest tak naprawdę metafora. A ja wtedy na tamtym etapie jakby wierzyłam w to, że to nie jest żadna metafora, tylko że przejście przez Morze Czerwone dokładnie tak wyglądało. Więc jakby w Biblii, w różnych historiach jest cała masa różnego rodzaju metafor, które ludzie rozumieją dosłownie, ale też rozumieją dosłownie dlatego, że w kościołach im się mówi o tym w taki sposób, że to ma być rozumiane dosłownie. A to tak nie było, po prostu to tak nie było. No jakby dzisiaj ja mam bardzo dużą wiedzę na temat tego, jak w ogóle kształtowała się religia, jak w ogóle kształtowała się, nie wiem, cywilizacja ludzka na Ziemi i tak dalej. Zresztą były odcinki na ten temat, więc możecie sobie to pooglądać, więc no te historie jednak wyglądały zupełnie inaczej. Są przedstawiane w Kościele bardzo tendencyjnie. Ważnym takim elementem w moim życiu było to, że jak się zakochałam i poznałam swojego przyszłego męża, pojawił się temat związany z seksualnością. No i ja absolutnie uczestniczyłam w mszach, chodziłam do spowiedzi, do komunii i tak dalej, więc byłam taka bardzo praktykująca. I miałam z tym problem, że Kościół mówi o tym, że trzeba z różnymi rzeczami czekać do ślubu, a jakby no niekoniecznie chciałam do tego ślubu czekać. Więc znam z praktyki, z własnego doświadczenia, z autopsji, znam takie sytuacje, kiedy no musiałam się w jakiś sposób z tym zmierzyć. I kompletnie nie rozumiałam tego, jak to się dzieje, że ja na przykład uprawiam seks ze swoim narzeczonym, którego kocham, wiem, że będzie moim mężem, że będzie ojcem moich dzieci, zresztą tak się stało, a potem mam iść do spowiedzi i mam powiedzieć, że to był grzech i że tego, raz, że to był grzech, dwa, że tego żałuję, a trzy, że więcej tego nie zrobię. Ja w ogóle się nie zgadzałam z żadnym z tych trzech punktów i nie miałam zielonego pojęcia, jak mam to ominąć. Jak mam sobie w ogóle z tym poradzić? Nie było nikogo, kto mógłby mi w tym pomóc. Więc ja absolutnie rozumiem to, że chcemy coś robić, a jednocześnie kompletnie nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Dlatego, że w momencie, kiedy no jednak uprawiamy ten seks z drugą osobą, czy nie wiem, czy są to pieszczoty, czy są to jakieś inne aktywności, no to potem trzeba coś z tym zrobić. No co, nie pójdę do spowiedzi, no bo na spowiedzi będę musiała powiedzieć, że tego żałuję, że to był grzech, przyznać się do tego, to jeszcze pal licho, ale będę musiała powiedzieć, że to był, czyli uznać sama, że to był grzech, no bo spowiedź inaczej nie ma sensu, jeżeli my idziemy, tylko klepiemy, że coś było grzechem, a tak naprawdę w ogóle nie uważamy tego za grzech, ale przede wszystkim, że za to żałujemy, więcej tego nie zrobimy. A ja miałam totalną niezgodę na to. A z drugiej strony chciałam jednak chodzić do tej spowiedzi, chciałam chodzić do tej komunii i chciałam cały czas podtrzymywać swoją więź z Bogiem, bo nie wyobrażałam sobie, że mogłabym to w ogóle zostawić. To było dla mnie bardzo ważne. Więc proces, który ja wtedy przechodziłam, już zaczynałam analizować w ogóle sens tych wszystkich, może nie przykazań, ale, bo ja tutaj do przykazań się, słuchajcie, nie będę odnosić, dlatego że ja uważam, że akurat przykazania, no ja nie widzę w ogóle niczego jakby niewłaściwego w przykazaniach, tylko jest kwestia interpretacji różnych sytuacji, ale jak pojawiają się już przykazania kościelne, czy pojawia się na przykład spowiedź, która notabene, kochani, była ustanowiona w jakimś konkretnym momencie. Kochani, jak jesteśmy przy spowiedzi, to Wam tutaj wrzucę taki slajdzik z różnymi datami, kiedy były ustanowione różne dogmaty Kościoła katolickiego. To nie jest, ja nie chcę tutaj, słuchajcie, nikogo krytykować, to w ogóle nie jest moim celem. Ja Wam tylko chcę otworzyć trochę głowy i Wam otworzyć oczy, że to nie jest tak, że nie wiem, Jezus, jeżeli to jest dla Was autorytet, czy nie wiem, sam Bóg, ktokolwiek,
ustanowił spowiedź. W 1215 roku została ustanowiona tak zwana uszna spowiedź przed kapłanem, czyli zostało to wymyślone ponad 1200 lat po tym, jak narodził się Jezus, że ludzie mają przychodzić i mają mówić swoje grzechy obcemu facetowi. To jest obcy człowiek, który miał kontrolę nad całą parafią, nad całą grupą społeczną i wiedział, kto z kim sypia, kto co zrobił, czy ktoś coś ukradł i tak dalej. No po prostu najbardziej intymne szczegóły z życia ludzi, znaczy kapłani przez to dostali dostęp do najbardziej intymnych szczegółów z życia ludzkiego poprzez spowiedź. To jest... Dla mnie osobiście to jest przerażające. Widzicie, jakie rzeczy zostały ustalone. Zwróćcie uwagę na to, co się znajduje na tej liście. Zakaz małżeństwa kapłanom, czyli prawdopodobnie również celibat, chociaż to nie jest jednoznaczne oczywiście, no ale biorąc pod uwagę to, że seks może być, może występować wyłącznie w małżeństwach, no to prawdopodobnie wiąże się to również z celibatem, został ustanowiony prawie 1100 lat po tym, jak powstało chrześcijaństwo, czyli ta instytucja, ta tak naprawdę firma, ten biznes przez 1100 lat się weryfikował, sprawdzano, co działa, co nie działa, co w ogóle dobrze funkcjonuje, co nie, co warto byłoby wprowadzić, jakie zmiany, żeby to funkcjonowało lepiej. I prawdopodobnie było tak, że w momencie, kiedy kapłani wchodzili w związki małżeńskie, no to dopuszczano gdzieś tam w cudzysłowie do władzy kobiety, no bo kobiety też miały jako żony coś tam do powiedzenia, wywierały wpływ na tych swoich mężczyzn i tak dalej. Więc jakby nie było pełnej kontroli nad tym, co się działo w kościele. Dodatkowo tu dochodził temat dziedziczenia, czyli kapłani mieli wtedy dzieci, no to trzeba się było dzielić jakoś tym majątkiem kościelnym i tak dalej, więc zazwyczaj jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, więc ponad 1000 lat po tym jak rozpoczęło się chrześcijaństwo, wprowadzono zakaz małżeństwa kapłanom, który do tej pory funkcjonuje, który wiemy wszyscy, że ma bardzo negatywny de facto wpływ na to w ogóle co się dzieje, bo to nie chodzi tylko o to, że dochodzi do, nie wiem, do nadużyć seksualnych, pedofilia w najgorszych wypadkach, ale wiemy, jak bardzo dużo jest takich wypadków, jak bardzo to się nie sprawdza, jak kapłani nie radzą sobie ze swoją energią seksualną, ale tu nie chodzi tylko o to, tutaj chodzi również o to, że oni nauczają rodziny, nauczają młodych dzieci, młodych ludzi, chodzi się do nich na nauki przedmałżeńskie, oni nie mają zielonego pojęcia w ogóle, zielonego pojęcia nie mają, jak to jest być w związku małżeńskim. Jak to jest być w ogóle w jakiejkolwiek relacji, relacje seksualne, jak to jest to przeżywać i tak dalej, jak to w ogóle jest być z drugim człowiekiem, no to w jaki sposób oni mogą prowadzić nauki przedmałżeńskie. I takich rzeczy jest masa. Na przykład Maryja została dziewicą, czyli niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny zostało uchwalone w 1864 roku. Dla nas to jest takie oczywiste, że to było niepokalane poczęcie. Znaczy oczywiste. Są ludzie, którzy w to kompletnie nie wierzą, a są tacy, którzy w to wierzą. Więc 1864 rok, słuchajcie, to jest ciut ponad 100 lat temu, tak naprawdę. No nie wiem, ile to jest? 36 i mamy 23, 50... Nie, 160 lat temu, 160 lat temu Maryja została dziewicą. Nastąpiło niepokalane poczęcie, więc zobaczcie, ile lat ludzie funkcjonowali w zupełnie inny sposób. Ja Wam tutaj chcę przede wszystkim pokazać, że nie tylko jesteśmy oszukiwani, nie tylko jesteśmy naciągani, ale to się dzieje po prostu od wielu, wielu lat i to dotyczy bardzo ważnych płaszczyzn ludzkiego życia. To wpływa na to, że mamy poczucie winy, że mamy poczucie wstydu, jesteśmy zagubieni, jesteśmy wewnętrznie skonfliktowani, nie wiemy, co mamy zrobić, a tymczasem ktoś sobie to po prostu wymyślił, a wcześniej w ogóle tak nie było. Wcześniej tak nie było, no z tą spowiedzią, tak? Wcześniej ludzie jakoś nie chodzili do spowiedzi przez 1000 ponad lat i żyli, wszystko było ok, i też byli chrześcijanami. Skoro wtedy to było ok, to dlaczego teraz to na przykład może nie być ok? Więc ja stwierdziłam, że ja nie mogę nazywać czegoś grzechem, wracając do mojej historii, że ja nie mogę czegoś nazywać grzechem, jeżeli nie czuję, że to jest grzech. Że jeżeli to ma być moje własne spotkanie z Bogiem,
no to ja muszę być uczciwa względem siebie i względem Boga, tak? No bo to by było nie w porządku. No jakby to jest brak szacunku. Ja lubię rzeczy robić porządnie, więc stwierdziłam, że dla mnie osobiście ja nie czuję w swoim sercu, żeby to był grzech. Po pierwsze, wiem, że będę to robić dalej. Po drugie, w ogóle tego nie żałuję. Po trzecie, w ogóle nie uważam, żeby to był grzech. Więc idąc do spowiedzi, stworzyłam sobie sama taką formułkę, gdzie mówiłam, że w swoim sercu czuję, że zgrzeszyłam w następujący sposób. I mówiłam, w jaki sposób zgrzeszyłam. I po prostu stwierdziłam, że nie dam sobie wkręcić, będąc, nie wiem, 18, 19, 20-letnią dziewczyną. Jak miałam 24 lata, wyszłam za mąż, więc temat się skończył. Ale jakby temat się skończył wcześniej, bo ja po prostu stwierdziłam, że to, co ja czuję w środku, to jest ważniejsze od tego, co mi mówi ktoś. I to jest bardzo ważny punkt. Oczywiście my mamy bardzo często problem z tym, żeby sobie zaufać i też nam się to wkręca, że nie powinniśmy sobie ufać, że jeżeli, że to jakby, że my nie wiemy, że my nie mamy dobrego wyczucia, że my nie rozumiemy tych spraw, że my powinniśmy przedłożyć autorytet nad to, co czujemy w środku. Że jeżeli nie będę postępować tak, jak nakazuje mi religia, to wtedy nastąpi jakaś zgnilizna moralna, pójdę do piekła, szatan po prostu mi podpowiada, że to nie ja mówię, że to nie moja dusza do mnie mówi, że to nie moje serce, nie moje własne sumienie do mnie mówi, tylko że to mówi do mnie szatan. Wkręca nam się całą masę różnych tego rodzaju figur, które no, są nieprawdziwe, a które powodują to, że my finalnie jesteśmy odcięci sami od siebie i nie ufamy sobie, a tym samym jesteśmy bardzo podatni na to, co nam mówią autorytety, które no, de facto nie są autorytetami. Dlatego, że w idealnym świecie księża byliby charyzmatycznymi, pięknymi przywódcami duchowymi, o wysokich wibracjach, bardzo dobrymi ludźmi, którzy po prostu uczyliby nas tego, w jaki sposób takimi mistrzami duchowymi, wzniesionymi mistrzami, którzy by nam pokazywali, jak iść dalej tą ścieżką. Takim mistrzem był na przykład Budda, Saint-Germain czy Jezus, ale księża takimi mistrzami nie są, dlatego że jak popatrzycie sobie na to, co się dzieje w kościołach, już nawet nie nastawiając się na to, żeby ich jakoś krytykować, tylko po prostu zupełnie obiektywnie, to kościoły są po prostu kolebką patriarchatu, negatywnego podejścia do kobiet, bardzo negatywnego podejścia do kobiet, które tam są tylko po to, żeby usługiwać. Nie wiadomo w ogóle dlaczego, bo tak naprawdę kobieta jest świątynią życia, to w kobiecie zaczyna się życie, a nie w mężczyźnie. Nie mówię tego dlatego, że jestem sama kobietą, tylko mówię Wam jakby tak, co pokazuje biologia. To w kobietach. Życie każdego człowieka, który chodzi po tej planecie, rozpoczęło się w kobiecie. W kobiecie. I kobieta wydała każdego jednego człowieka na świat. Dlaczego te kobiety są odsunięte kompletnie od strefy sakrum? Dlaczego się ciągnie jakaś historia, że niby to jest kobiet wina, że to kobieta wzięła od tego węża jabłko i tak dalej. Ja do tej historii nie będę przechodzić, bo ją też można rozumieć w różny sposób, to jest w ogóle jakby inna sprawa. W każdym razie, dlaczego tak się dzieje? To jest kolebka patriarchatu, kolebka bogactwa, pychy, dumy, całuje się kapłan, klęka się przed nimi, całuje się kapłanów po pierścieniach, proszę księdza się do nich mówi, a oni chodzą zadzierając po prostu totalnie nosa i uważając się za najważniejszych. To jest kolebka rozwoju absolutnie ego i czegoś totalnie przeciwnego, plus hipokryzji i kłamstwa, totalnie czegoś przeciwnego w ogóle do boskości i do tego, jak powinna wyglądać duchowość. Oczywiście nie mówię, że wszyscy księża są tacy, absolutnie nie, są różni ludzie. Poza tym, tak jak mówię, jeżeli dla Was religia pracuje, jeżeli po owocach możecie poznać, że to Wam przynosi dobre owoce, a na ten moment nie macie żadnej innej alternatywy, w porządku, to jakby ja tutaj nie sprzedaję żadnej prawdy objawionej. Ja Wam po prostu tylko mówię, jak to widzę ze swojej perspektywy. Jak sobie popatrzycie dalej na tą listę, no to na przykład zobaczycie, że sprzedaż odpustów się rozpoczęła w 1190 roku.
odpust, można było dostać odpuszczenie grzechów, można było kupić sobie odpuszczenie grzechów. Znowu, prawie 1200 lat po tym, jak narodził się Jezus. Skąd to się w ogóle komu wzięło, słuchajcie? No to się wzięło wszystko z kalkulacji, no bo skąd się mogło wziąć? Kolejne rzeczy, czyściec wynaleziono w 1438 roku, a wcześniej czyśćca nie było. Więc można sobie, słuchajcie, bardzo łatwo zobaczyć, jak swobodnie sobie działano z religią, jak swobodnie, jak po prostu kapłani czuli się swobodnie w ogóle w tej sferze, na co im się wydawało, że sobie mogą pozwolić. Jak w ogóle ludzie nie brali odpowiedzialności za to, co wkręcają innym ludziom. Ludziom, którzy niewinnie przychodzą do kościołów, chcą zrealizować swoją bardzo ważną potrzebę połączenia z Bogiem, chcą zapracować na swoje życie wieczne, a tymczasem ich się zwyczajnie oszukuje, tak? Nieomylność papieża wprowadzono w 1870 roku. Kończąc, słuchajcie, moją historię. Więc ja sobie wypracowałam taki sposób na tą spowiedź i na to wszystko, co się działo. Nie uważałam, żebym była rozpustna, nie uważałam, żebym robiła coś złego, po prostu nie czułam tego. Bardzo głęboko siebie o to zapytałam i taką dostałam odpowiedź i jakby byłam z tą odpowiedzią ok, i dzisiaj również jestem z nią ok. Później, no, jak narodziły się moje dzieci były chrzczone, ciągałam swojego męża do kościoła, on bardzo mocno oporował, ale no jednak chodził ze mną do tego kościoła. Tak jak mówię, skończyłam studia na uczelni katolickiej, wcześniej zrobiłam maturę z religii, no ale później jakby no zaczęły mi trochę spadać klapki z oczu i zrozumiałam, nie tylko zobaczyłam to, w jaki sposób kapłani się zachowują, że to jest niemożliwe, żeby ta instytucja była święta, skoro ludzie zachowują się w taki sposób. A później zaczęłam odkrywać duchowość po prostu w inny sposób i zaczęłam odnajdywać swoją drogę do Boga w inny sposób, zwyczajnie w inny sposób. Ale tak jak powiedziałam, dla wielu osób religia dobrze pracuje. Jeżeli daje wam, jeżeli macie kontakty z takimi kapłanami, którzy są ludźmi na właściwym miejscu, jeżeli czujecie się podniesieni tym, no to znaczy, że wszystko działa, tak? To jest ok. Ale jeżeli czujecie, że nie, no to zachęcam was serdecznie do tego, żebyście patrzyli na te rzeczy sercem i żebyście rozumieli sercem. Bo nie wszystko da się zrozumieć na poziomie takim intelektualnym, bo to się po prostu zwyczajnie nie klei. Więc słuchajcie, wracając do pytań postawionych na początku tego filmu. Religia ogólnie seksu nie lubi. Nie lubi seksu. Absolutnie nie lubi seksu. Myślę, że religia nie przepada za kobietami, bo jest zdominowana po prostu przez mężczyzn, którzy czują pożądanie, nie wiedzą za bardzo, co mają z nim zrobić. Więc te kobiety są upakowane, no, tak jak na przykład w islamie, są upakowane w jakieś czadory zasłonięte, mają włosy, w skrajnych przypadkach również całe twarze łącznie z oczami. Dlatego, żeby nie wywierać wpływu na mężczyzn, ponieważ mężczyźni nie radzą sobie ze swoją energią seksualną. Także religia ogólnie seksualności nie lubi, dlatego że religia nie radzi sobie z energią seksualną. W ogóle nie wie, co ma z tym fantem zrobić. Co ciekawe, energia seksualna, czyli energia drugiej czakry, tak zwanej czakry sakralnej, czyli czakry świętej, jest uznawana za najszybszą drogę do oświecenia, czego uczy na przykład tantra, bo tantra, kochani, to też nie jest jakiś taki system, wiecie, różnych technik do tego, żeby się kochać dłużej i przeżywać wielokrotne orgazmy, tylko jakby w swoim założeniu tantra uczy wykorzystania energii seksualnej do tego, żeby uzyskać oświecenie.
Jest to energia święta, dlatego że to jest energia najwyższej kreacji, życia samego w sobie. My tego tak nie widzimy, nie chce nam się nad tym zastanawiać, tak jak nad całą masą różnych innych rzeczy, również tych dogmatów kościelnych i tak dalej. Nie grzebiemy, nie kopiemy, nie interesujemy się tym, po prostu słyszymy to, co nam się mówi. Bierzemy to za prawdę, a wiecie, kłamstwo powtarzane 1000 razy w pewnym momencie staje się prawdą. Tak jak na przykład cała była burza na temat polskich, jak to powiedziano, polskich tych obozów koncentracyjnych. Nie, niemieckich obozów koncentracyjnych w Polsce, tylko polskich obozów koncentracyjnych. No i chwila, moment, za 30, 40, 50 lat by się okazało, że to były polskie obozy koncentracyjne. I to by dopiero było. Także to są tego rodzaju historie, że coś się powtarza, wiecie, przez 10, 20, 30, 50, 100, 150, 300, 500, 1000 lat i potem się już ludzie nad tym, znaczy już się bardzo szybko nad tym nie zastanawiają, bo człowiek jest z natury niestety leniwy, ale to się staje po prostu prawdą, tak samo jak te wszystkie rzeczy, jak ten czyściec stał się prawdą, jak to niepokalane poczęcie Maryi stało się prawdą, jak te inne historie stały się również prawdą. Więc takich historii w religii jest bardzo dużo. I podobnie jest tutaj z energią seksualną i myślę, że podobnie jest z podejściem do kobiet. I mam nadzieję, że z tego, słuchajcie, wszystkiego wychodzimy. Także religie nie radzą sobie z energią seksualną, więc no, ponieważ sobie z nią nie radzą, no to najlepiej jest ją zepchnąć do podziemia. Kapłani muszą żyć w celibacie, a wiadomo, że w tym celibacie nie żyją. Dobrze by było, żeby tylko mieli jakieś tam kobiety. Albo, nie wiem, mężczyzn, którzy przynajmniej wyrażają na to zgodę, ale wiemy o tym, że w masie przypadków dzieje się tak, że to są dzieci. I co gorsze jeszcze, to przywódcy kościoła, biskupi i papieże również wiedzą o tym i z tym po prostu nie za wiele robią. Żeby trzymać tylko spójność tego kościoła, który się trzęsie i za chwilę upadnie. Także mam nadzieję, że rozumiecie to, że ja nie przemawiam tutaj z jakiejś perspektywy oceny, tylko ja tutaj przemawiam z miejsca zdrowego rozsądku i pokazania Wam tego, jakie są fakty. Ja tutaj nie mówię Wam o żadnych wymyślonych rzeczach czy jakichś moich interpretacjach. Ja Wam tutaj podałam całą masę różnych faktów. No, sami te fakty znacie. Tylko człowiek ma trudność, żeby zaklikać, żeby zrozumieć na przykład, że jest oszukiwany. Dlatego, że czasem łatwiej jest nam pozostać w tym byciu oszukiwanym, niż pójść na zupełnie nowe grunty i samemu włożyć wysiłek w to, żeby odnaleźć to, co jest moją prawdziwą, co jest moją prawdą. Wolimy wierzyć w to, co ktoś nam mówi. Dlatego, że przez tysiąclecia de facto byliśmy w ten sposób trzymani, jak taka trzoda chlewna, której się coś każe. Więc de facto często odejście od religii może być taką formą dorosłości, czy przynajmniej dorastania, bo to dziecku się wszystko każe i my jesteśmy tak naprawdę traktowani jak dzieci. Człowiek dorosły zaczyna sam szukać, zaczyna sam grzebać, ale nie tyle, że tylko zostawiać to, bo mu się to nie podoba, ale iść za swoją potrzebą duchową i szukać tego, co dla mnie się sprawdza, co dla mnie pracuje, co podnosi moje wibracje, co dla mnie działa. Ja Was do tego przede wszystkim zachęcam. Więc tak jak mówię, zawsze religie miały problem z energią seksualną, dlatego że to jest energia najwyższej kreacji i to jest energia tworzenia życia samego w sobie. No, wtedy człowiek doświadcza tak naprawdę sakrum. Sakrum poprzez akt seksualny i stworzenie nowej istoty, gdzie rodzi się nowy człowiek, gdzie tam jest, wiecie, to nie jest, bo powiecie tak, że zwierzęta też to robią, czy rośliny, ale tutaj no jednak mówimy o tym, że to jest świadomość, że to jest istota duchowa, która inkarnuje w ciele ludzkim i my bierzemy w tym udział, więc właściwie no możecie sobie tak to wyobrazić, chociaż ja sobie tego tak nie wyobrażam, ale to już jakby nie chcę tutaj wchodzić na jakieś wysokie C, że tam są obecne trzy postacie, że jest energia męska, energia kobieca, no i jest też energia boska, tak? I my wszyscy we trójcy tworzymy nowe życie. Ponieważ energia seksualna jest tak silna i popęd seksualny jest najsilniejszym popędem, jaki człowiek ma, to tutaj, wiecie, my sami jesteśmy w tym zagubieni, dlatego że nas po prostu ciągnie
I tak naprawdę to jest trochę takie przeklikiwanie się pomiędzy taką wstrzemięźliwością a rozpustą. Nam się wkręca to, że jak nie będziemy wstrzemięźliwi, to wtedy będziemy rozpustni. Tak? My nie chcemy być rozpustni, więc stajemy się wstrzemięźliwi. Ale to nie jest tak. Słuchajcie, to tak nie działa. To jest, wiecie, takie czarne-białe. Ja uważam, że to jest projekcja tych wszystkich księży, którzy sami sobie nie radzili ze swoją energią seksualną i sami się bali, że oni będą rozpustni. No to z tego powodu nam też to wkręcono, że my będziemy rozpustni. Jeżeli to jest tak, naprawdę wy wszyscy jesteście mądrzy i wszyscy wierzę w to, że każdy z nas ma, słuchajcie, wewnętrzną mądrość, tylko trzeba się z nią skontaktować i każdy czuje, gdzie ta rozpusta się zaczyna, bo ja za tym też nie jestem, tak? Nie jestem na przykład za tym, żeby mieć nie wiadomo ilu partnerów w życiu, żeby się, tak wiecie, wyhulać, wyszaleć i tak dalej, dlatego że to energetycznie nie jest wskazane, nie jest zdrowe. Ja nagrywałam taki odcinek na temat w ogóle wpływu energii seksualnej. Jak dam radę, to Wam rzucę tutaj linka, to sobie będziecie mogli zobaczyć. To jest taki wywiad z inną osobą. Znaczy ta osoba tak naprawdę prowadziła ze mną wywiad na ten temat, na temat w ogóle energii seksualnej, tego co ona nam robi. Więc energia seksualna jest silnym nośnikiem różnych zanieczyszczeń energetycznych i to nie jest dobrze sypiać z wieloma partnerami, dlatego że podczas aktu seksualnego, a zwłaszcza podczas orgazmu, następuje do bardzo dużej wymiany energii pomiędzy nami. Systemy nasze się zlewają i tak dalej. No jakby różne rzeczy mogą się wydarzyć negatywne, więc to nie jest dobry pomysł dla takiej higieny energetycznej własnej. Więc rozpusta jak najbardziej nie. Poza tym no seks też, wiecie, ciągnie czasami w takie mroczne rejony i tak jak na przykład, nie wiem, uzależnienia od pornografii i tak dalej, dostęp do seksualności jest bardzo duży. Widzicie, co się dzieje. Ale to nie musi tak być, że to jest albo wstrzemięźliwość, albo rozpusta. Możemy gdzieś znaleźć jakiś swój złoty środek, gdzie będziemy czuli, że korzystamy ze swojej seksualności, a jednocześnie robimy to w sposób, który jest, no nazwijmy to higieniczny, odpowiedni, nie chcę mówić dobry, ale taki, który nam po prostu będzie nam robił dobrze. Jak miałabym Wam powiedzieć, co dla mnie jest takim wyznacznikiem, czy idziemy bardziej w stronę rozpusty, czy to jest w tym obszarze takim prawidłowym, czy to są zachowania prawidłowe, no to ja bym proponowała, zwłaszcza tym młodym osobom, które być może oglądają ten film, żebyście zwrócili uwagę na to, w ogóle żebyście czuli swoje ciało, kiedy to ciało się o coś doprasza, tak? Kiedy to idzie totalnie z ciała, z fizyczności, z pożądania, to jest wtedy taka, powiedziałabym, trochę zwierzęca część. Nie mówię, że ona jest zła, tak? Ale można się jakoś nauczyć rozładowywać ten popęd seksualny w inny sposób. Tutaj powiecie, Kościół mówi tak, masturbacja, nie, też na temat masturbacja, a religia też był dokładnie taki odcinek, jak dam radę, to Wam tutaj wrzucę linka. Masturbacja nie, seks przedmałżeński nie, no to co ludzie mają ze sobą robić? No nie wiadomo co robić. Nie można się zabezpieczać też, no więc tylko po prostu płodzić dzieci i tak naprawdę sprowadza się człowieka do reproduktora, a piękną energię seksualną, energię najwyższej kreacji, tak jak Wam powiedziałam, sprowadza się po prostu tylko i wyłącznie do reprodukcji. A orgazm z kolei się sprowadza do tego, że ten orgazm jest po to, żebyśmy my na pewno ten seks uprawiali, bo inaczej to gatunek wymrze. Czyli krótko mówiąc, człowiekowi się wkręca jakieś życie wieczne później, ale tutaj na ziemi, no to on ma się zachowywać de facto jak zwierzę i się go traktuje po prostu jak zwierzę. Jak taką owcę w stadzie, która się nie tłumaczy różnych rzeczy, nie uczy się jego rozpoznawać różnych swoich stanów, kierować, zarządzać tą swoją energią seksualną, tylko po prostu mówi się nie, tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno. Słuchajcie, no nie wiem, no ja się nie dziwię, że ten Kościół upada, jeżeli jest takie podejście. Więc dla mnie na przykład wyznacznikiem tego, czy jest tak, jak powinno być, jest taka rzecz. Czy Wy chcecie się po prostu, mówiąc dosadnie, spuścić z emocji i ze swojego popędu z drugą osobą, wszystko jedno, czy dotyczy to kobiety, czy mężczyzny, czy chcecie się połączyć z drugą osobą poprzez akt seksualny? Czy chcecie się połączyć? Czy to chodzi o połączenie z tą osobą, z tą konkretną energią, z tą konkretną osobą chcecie się połączyć? Czy chcecie po prostu kogoś przelecieć?
myślę, że czujecie, jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma podejściami. Więc jeżeli chcemy się połączyć z tą energią, z tą osobą, tak jak ja ją czuję, chcę z nią się zlać, bo to nastąpi podczas aktu seksualnego, to okej, to znaczy, że to jest właściwe. A jeżeli chcę po prostu się zaspokoić i użyć drugiej osoby jako, nie wiem, żywego masturbatora, po prostu jako kawałek mięsa, mówiąc dosadnie, no to nie jest to właściwe podejście. Jest to po prostu traktowanie drugiej osoby jak obiektu seksualnego i to po prostu zwyczajnie nie jest właściwe. Więc może Wam to trochę naświetli, jak możecie sobą samym nawigować. Bo tak jak powiedziałam, ten odcinek, tak jak i wszystkie moje odcinki, ma służyć temu, żeby oddać w Wasze ręce Waszą moc decydowania o swoim życiu, zarówno tutaj, w tym wcieleniu, jak i później. Żebyście czuli, że to należy do Was, a nie, że jest jakaś grupa ludzi, którzy będą Wam coś mówić, bez względu na to, czy to są kłamstwa, czy nawet to jest prawda. Ale żebyście wiedzieli o tym, że to Wy jesteście szefami swojego życia. Wasze systemy energetyczne, czyli całość, jaką jesteście na różnych poziomach, i fizycznie, emocjonalnie, mentalnie, duchowo, należy do Was. Ta przestrzeń należy do Was. Więc dajcie sobie zwrócić Waszą wolną wolę. Taka była moja intencja. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Znowu się nagadałam, jak zwykle, ale mam nadzieję, że było zrozumiałe i że Wam pomogło. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o pozostawienie łapki w górze, subskrybowanie mojego kanału, jeżeli do tej pory tego jeszcze nie robicie, i polecaniu tych treści dalej, żeby przydało się też innym ludziom. Jeżeli uważacie, że są jacyś młodzi ludzie, którzy byliby zainteresowani tym, żeby tego wysłuchać, chociaż ja sobie doskonale zdaję z tego sprawę, że to nie są takie treści, wiecie, popularne na YouTubie, bo to nie było szybko, tylko to było bardziej nagadane i do inspiracji dla Was, to jak najbardziej polecajcie ten odcinek dalej, niech ta wieść idzie dalej w świat. Wszystkiego, kochani, dobrego, jak zwykle, dużo miłości, spokoju, radości i wszystkiego, czego tylko sobie życzycie. Wspaniałego seksu, bez poczucia winy i łączności z Bogiem Wam życzę. Na razie, do następnego razu, pa!